Domowa pita. Zaczynamy od przygotowania zaczynu. Do ciepłej wody wkruszamy drożdże, dodajemy cukier, 2 łyżki mąki, wszystkie składniki bardzo dokładnie mieszamy i odstawiamy na 10-15 minut do wyrośnięcia. W międzyczasie przygotowujemy najlepiej w misie miksera, łączymy mąkę, sól i do niej wlewamy wyrośnięty zaczyn. Mieszamy składniki i wlewamy kefir. Przez chwilkę jeszcze mieszamy, najlepiej drewnianą łyżką, żeby składniki tak z grubsza się połączyły, po czym zaczynamy przy pomocy miksera wyrabiać hakiem. Zajmie nam to 6-7 minut. Ciasto powinno zrobić się jednolite i ładnie odchodzić od ścianek. Dobrze wyrobione ciasto wyjmujemy, kładziemy na blat bez podsypywania mąką, natomiast polewamy je olejem. Przez chwilkę wyrabiamy, żeby zrobiła się taka jednolita kulka. Tak wyrobione ciasto wkładamy do miski polanej olejem, przykrywamy i odstawiamy na około godzinę do wyrośnięcia. Ciasto powinno co najmniej podwoić swoją objętość. Wyrośnięte ciasto wykładamy na blat. Teraz możemy lekko podsypywać ciasto mąką, ale nie bierzmy tej mąki zbyt dużo, dlatego że ciasto jest pięknie elastyczne i takie powinno być, więc za dużo mąki nie powinniśmy używać. Ciasto dzielimy na 7, 8 albo 10 kawałków, jak chcemy. Im chcemy mniejsze pity, tym tych kawałków oczywiście powinno być więcej. Z każdego kawałka ciasta formujemy, zawijając pod spód, formujemy taką kulkę, odkładamy na bok, a następnie te kulki będziemy wałkować. Delikatnie podsypując mąką, rozwałkowujemy kawałki ciasta na takie krążki. Odkładamy. Na suchą patelnię, bardzo mocno rozgrzaną, kładziemy kawałek ciasta. Ciasto przewracamy dosyć często. Chodzi o to, że pita będzie rosła i będzie się robiła ta taka ładna, charakterystyczna dla pity kieszonka tylko wtedy, kiedy ciasto będzie równo się przypiekało. Dlatego kładziemy je na chwilę i dosłownie co kilkanaście sekund przewracamy je na drugi bok. Smażenie takiej jednej pity zajmie nam 4-5 minut, więc to chwilę trwa, ale częste przewracanie gwarantuje nam to, że zrobi się nam pusty środek, taki charakterystyczny właśnie dla pity. W ten sam sposób smażymy wszystkie kawałki ciasta, odkładamy je i pozostawiamy albo do wystygnięcia. Taką pitę można doskonale odsmażać, na przykład przekrojoną w tosterze, albo zjadamy od razu ciepło. Zapraszam do subskrybowania mojego kanału Kuchnia Doroty i życzę Wam smacznego!